Postępowy organ prasowy Polski Ludowej nie śpi. Gazeta Wyborcza wykrywa kolejny kaczystowski spisek zagrażający demokracji. Otóż w jednej z lubelskich szkół podstawowych w gazetce szkolnej ukazała się uczniowska recenzja książki Zamach w Smoleńsku. Niepublikowane dowody zbrodni. W ten oto sposób kryptokaczysta z szóstej klasy na pasku podżegaczy wojennych z krakowskiego przedmieścia chciał osłabić zaufanie do rządu ludowego i wschodniego bratniego narodu. Na szczęście Gazeta Wyborcza czuwa i tropi kaczyzm nawet w podstawówkach. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.